No to teraz nawiązując do tego, dla kogo przeznaczyłeś wygrano, bo wyjątkowo nie dla dzieci, a dla kobiet, które są bite, między innymi. Powiedz, jak twoim zdaniem należy walczyć z takim zjawiskiem w Polsce? Przede wszystkim w ogóle należy walczyć na różne możliwe sposoby. Mam takie poczucie, że wciąż w Polsce, kiedy ten temat się pojawia, pojawiają się jakieś propozycje rozwiązań prawnych, które jakby zwiększyłyby ochronę takich osób, które często uwięzione są przez lata w jakichś takich toksycznych, pełnych przemocy relacjach, to pojawia się bardzo wiele takich głosów, które jakby lekceważyły ten temat, jakby podnoszą argument, że nikt nie powinien się wtrącać w życie rodzinne jakichś innych ludzi i tak dalej. Tymczasem te kobiety i często też dzieci nie mają w ogóle możliwości ucieczki z tej opresji i należy zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuszczać i żeby im pomagać, więc chciałbym, żeby jakby dyskusja na ten temat, jak pomagać, jak to robić najlepiej, żeby była obecna, ale żebyśmy się wszyscy zgodzili, że jest to poważny problem i że trzeba ten problem próbować jakoś rozwiązać. I przede wszystkim mówić o nim chyba. Tak, no to prawda, ale nie tylko mówić, tylko również zapewniać środki organizacjom, które rzeczywiście zajmują się pomocą ludziom, których ten problem dotyczy.